Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Dokładnie. Dzisiaj, co będziemy robić, jak możecie posłyszeć po tytule, będziemy ulepszać egzopojazdy, gdyż nie mam swoich ulepszeń wszystkich, które miałem, bo była już jakiś czas temu tak naprawdę aktualizacja, która lekko zmienia możliwość z egzopojazdami. Tak, już widzicie, zresztą ten, kto gra, to wie, o co chodzi. Ten, kto nie gra, to pokażę. Przede wszystkim można zastosować teraz ich wygląd. Zrobiłem sobie w takim stylu. O, proszę bardzo. Jak się rozumiem, jest też nowy pojazd. Dla osób, które nie grają ewentualnie, a po prostu oglądają. O, to jest on. To jest pielgrzym. Tak się nazywa. I tak on się prezentuje. Tak jedzie. Zaprykala, nieźle. Dobra, stawmy go sobie tutaj. Na miejsce, dokładnie, jakoś tak. W tym sensie sobie próbuję polepszyć, bo mam trochę nanitów. 1300-700 ogólnie, więc to jest sporo. Spora liczba. Nie jest najwięcej, ile miałem. Najwięcej, ile miałem, to jest coś około 11-12 tysięcy. Więc tak, więc... to zrobimy? Tylko najpierw sobie... posprzedajemy niektóre rzeczy, bo byłem na takiej małej wyprawie. Co nieco się zdobyło i można to jak najbardziej opchnąć. Pewny artefakt geków możemy. To możemy. To jest takie sporo warte. Herox. Górę rdzy zaraz przerobimy na no, na pył ferytowy. Bo można, jeżeli ktoś nie wie. Dobra, chyba nic więcej nie ma. Jeszcze tak zerknę normalnie do ekwipunku, bo tak jest mi wygodniej patrzeć. Okej, trochę z rzeczy poprzenośmy. Nie mam tych? Nie mam tej, no, jak to się nazywa. Nie ma opcji, że kontener tego bazy, czy ja muszę po prostu bliżej stanąć? Ja widziałem, że jest takie coś dziwne. Naprawdę mega dziwne. Ja widziałem, że jest opcja z kontenerem bazy. Może to wycofali. Albo mi po prostu nie działa. Sorry, że tak dziwnie oczami lata, bo teraz zauważyłem, że jak mam kamerkę w tym miejscu, to autentycznie, jak patrzę na ekran, na grę, to dziwnie wyglądam na kamerce. Ja to chyba zmienię, chyba wrócę do poprzedniego ustawienia kamerki, bo ja na razie nie robię tego green screena, chyba, o którym mówiłem, bo jest tym trochę roboty. Kurde, mam pozapychane te kontenery, naprawdę. Dobra, tutaj dajmy ten czysty feryt, bo go trochę jest, jeszcze tutaj dopchajmy. Trochę namagnesowanego też schowam, bardzo zawsze przy sobie trochę mam, ale bez przesady, takiej ilości przy sobie aż nie potrzebuję. Więc to można na spokojnie schować sobie, po prostu tyle zostawię w ekwipunku. To jak patrzę po ładunku, w ładunku też są trochę rzeczy do doładowania, do robienia technologii i w ogóle. Dlatego sobie też zawsze jak mam okazję, to powiększam to. Dlatego tutaj sobie przeniosę też metal chromatyczny oraz w sumie też kupony obronne i ja coś jeszcze chciałem, na pewno amunicję. Aha, i to jeszcze będzie trzeba sprzedać, no ale też niestabilności. Chciałem jeszcze przenieść... No, ten klucz starożytny. One się przydają, jednak to ja je trzymam. A czekajcie, jak będę miał tutaj tak, to one nie mogą się ze sobą łączyć, tak powiem. Czyli to nie wygląda tak, że no, zajmują pole jedno. Szkoda, myślałem, że będzie tak, że będzie mogło być ich na przykład, nie wiem, 3 na jednym polu. Tych rafinatorów. No, przy sobie. Ja też jest fajnie mieć. Na pewno to jest przydatne. Dobra, ten wytryskiwacz też zaraz sprzedamy i bierzemy się za te pojazdy. Nie wiem, czy wam pokazywałem, czy
się trochę pozmieniało w bazie. Ja nie wiem, czy ja wam tą nową bazę pokazywałem. Ej, kiedy był ostatni odcinek? I co ja robiłem? Coś było, tylko co? Tak się tutaj prezentuje to pomieszczenie takie lekko zmienione. Tak, te teksturki tego się muszą odczytywać. Tak, sprzedać mieliśmy i od razu do rafinatora tą rdzę wrzucić. Nie, rdzę do rafinatora, spokojnie. Gdzie to jest? Pominąłem pewnie. Tak, jest. Trudne do zauważenia wśród takich sprzedających rzeczy, bo to wygląda jak jakaś amunicja trochę. W ogóle trzeba czytać po prostu. Albo znać te ikonki wszystkie. Więc... Tak, tutaj dajmy to. Ja to daję do dużego, bo nie wymaga paliwa jak na razie. Jest oszczędniejszy dzięki temu. Nie robi jakoś szybciej. Z tego co widziałem. Ale nie wymaga w ogóle paliwa. Kolejne ciekawe miejsce. Rozgódźmy się, to jest na czas. Spróbujmy ją zrobić. Weźmiemy, myślę, że pielgrzyma. Lepiej pojazd. Czy ten pielgrzym, dawaj, bo to jest szybki pojazd. Dobra, gdzie mam jechać? Halo? Ty? Technik, a ja mam tą misję ustawioną. Nie mam tego. Jest tutaj gdzieś to? Co to jest? Opuszczony budynek, to nie to. To jest to, czy nie? Panie, oszukałeś mnie pan. Nieładnie. Tak się nie robi. To jest bardzo nieładne zachowanie z pana strony. Dobrze, ale w jakim znaczniku? Ty. Ja tutaj żadnego znaczniku nie mam, ani misji. To ja przepraszam cię bardzo. Gdzie ja mam? Przepraszam cię bardzo iść. Ja tak w pojeździe siedziałem, to nic nie było. No bo teraz mi się to zbuguje i nie będę mógł się skupić. Nawet na wizjerze nic nie mam, no bez przesady, że mam tam to. Tak się spróbujmy jeszcze raz do pojazdu wsiąść. Zobaczymy. Może. Bo ja nie wiem, gdzie ja mam, bo ja nie wiem, gdzie ja mam jechać w ogóle. Tak nie bardzo mam pomysł. Rozmawiam się drugą chyba chcę. Bo ja chcę ulepszenia od ciebie kupić. Z szanami. Okej. Okay. Czy teraz będę miał? Nie. No kurde. Usuwam cię tak. Tam go jeszcze raz spróbuję. Kiedy ona mi się pojawi. O, dobra. Teraz zadziałało. Dobra, myślę, że pójdziemy chyba w te najlepsze. Ja nie będę żadnych C brał, ani B w sumie. Na dobrą sprawę, bo to się nie opłaca. Przy moim... Tak, na pewno do silnika weźmiemy S, bo to... No, bo to po prostu jest ważne, nie? Na pewno też to weźmiemy. Wszystko na razie w tym, w pielgrzymie zrobię, nie? Zobaczę, jak potem będę z tą znanitami. Widzę, że teraz słabo one mi tutaj spadają. I to tak ostro.
Dlaczego one tak wolno lecą? Tak, teraz pytanie, 650 mi jeszcze zostało. Teraz pytanie, czy ja mam takie technologie jak działko dostępne, jak laser i w ogóle. Mam. Ojej, to puknęłam, potrzeba. Tutaj z tym to nie problem, z laserem. A on to daje w postaci schamniał, to daje w postaci tych modułów, dobra. Tak, tak, mam te moduły. Pielgrzym. Tutaj też pielgrzym. Też się na niego tutaj przełączmy i mu to zainstalujmy. Moduł silnika. No to możemy dać obok silnika, czy pod silnikiem, żeby się jakby łączyło. No i tutaj oczywiście możemy to dać. Oj. Szar. Tak. Zobaczmy, jak on teraz będzie jechał. Że z tym silnikiem to podejrzewam, że to jest, że po prostu dłużej paliwo. Że więcej paliwa. A z dopalaczem, że pewnie będzie mógł dłużej albo mocniej. Nie, bo szybciej nie jedzie, ale paliwo spada o wiele wolniej. Super. A jak dopalacz? Nie ma różnicy za dużej. Nie wiem, czy w ogóle jest jakaś. Nie wiem, czy jest jakaś różnica w ogóle. Nie dostrzegam. Może jest. Może mocniej nas wybija, nie wiem. Ale drifty to nim można piękne robić, nie? Trzeba przyznać. Musicie przyznać, że drifty to idealne się nim robi. Dobra, zatrzymaj się. Tutaj dokładnie. Żebyś był blisko. Może faktycznie to przyspiesza tylko. Dobra, to weźmy może coś właśnie też do działka. Tylko pugnęł nie będę miał. Musiałbym strażnika jakiegoś sprowokować i w trochę w walkę się wdać. Bo tak, bo... Bo ja pójdę chyba tylko w S i w A, jeżeli w ogóle A mi coś zmienią, jak mam tylko S. Nie wiem, spróbujmy wziąć to do dopalania A i zainstalować to i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica jeszcze, czy to coś w statystykach zmieni i w ogóle. Dawaj tu. I tak, plus 30, właśnie, sprawdźmy co tutaj, moc dopalacza. Aha, czyli to zwiększa tak naprawdę moc i wielkość, a skoro zwiększa wielkość tylko 50%. I to ten to chyba po właśnie zainstalowaniu tego drugiego, czyli A. Myślę, że chyba teraz może różnicę jakąś poczuję w dopalaczu. O, teraz czuć! Nie dużą, ale czuć. Jakby dłużej, patrzcie. No, jakby troszkę dłużej. Podejrzewam, że najdłużej to wędrowiec będzie mógł, bo wędrowiec już sam z siebie dosyć długo pamiętam, że mógł, no chyba, że zmienili. No wędrowcem i innymi to już się samemu pobawię. Bo to dosyć drogie jest, bo trzeba mieć dużo nanitów na to. Jak ja przecież już wszystkie nanity chyba w ten wywalę, mi się wydaje. W jeden pojazd. A wiecie, robię na nim, bo to jest nowy pojazd, więc jeszcze chcę się poeksperymentować z nim, nie? Dobra, ile jeszcze są nam? 410, a te egzotyczne kosztują... Aha, czyli na egzotyczne będzie nas jeden stać, bo one tak po 360 są. Idą, tak, nie? To weźmy do działka. I je zainstalujemy zaraz, jak zrobimy działko. Ile mamy odcinka? 14 minut, dobra. I działko wymagało pugnęł, tylko tyle, że ile? 50, to nie za dużo. Tylko potem trzeba przed strażnikami jakoś uciec.
Dobra, to jest dźwięk mini. Laser też od razu mu... Chociaż w sumie robić mu laser? W sumie można, bo on ma sporo tych pól. Właśnie, co daje to? Aha. Kwestia, żeby ślizgi, to jest dobre. Takie coś. Czyli one się chyba... Mi się wydaje, że one się chyba wykluczają. Do ostrego skręcania ten... Ja nie wiem, czy nie pójście w drift. W tym. Wiecie? Bo w sumie parafin też mam. Byłoby trzeba tylko moduł jeden kupić. Ale to za chwilę. Najpierw to działko sobie ogarnimy, bo to będzie najtrudniejsze, bo trzeba... W sumie nawet chyba miedzi nie mam. No to ja obok siebie złożę. To bym najchętniej, jeżeli bym mógł, to bym chyba jednostkę wydobywczą najlepiej byłoby, jakbym zrobił. Czekajcie, bo tutaj gdzieś miałem złożę. Tu mam. Jedna jest na terenie bazy. Przełącz mi manipulatora, bo mnie ten celownik od manipulatora tak ciągle wkurza, jestem do tego przyzwyczajony. Jest, niewykopana. Ja ją tutaj wykopywałem, ona się na nowo tutaj zrobiła, ta miedź. Więc spoko. W sumie nie zapalam światła, bo tutaj wchodzę zaraz. Tak, mamy tutaj 16 minut, jeszcze coś zdążymy zrobić. Właśnie, ile kosztuje, z czego się robi jednostkę wydobywczą, bym sobie ją zrobił od razu. Jakbym mógł. Ona będzie tutaj. Jest, widzę ją. Uran. Ojej, dobra, nie, bo bym musiał teraz na radioaktywne lecieć. To teraz nie zrobię. Dobra, dobrze wiedzieć. Dlatego ja sobie poszukam innego złożenia. Będę tutaj tego obok mnie marnował sobie. Więc w sumie najpierw co? W sumie miedź będzie trudniejsza. Czekaj, czy jeżeli tak zrobię, to ja mam z tych, z kontenerów widok. Raczej mam, bo jest tyle tych pól tutaj widzę dostępnych, tych kropeczek, że widzę, więc patrzę, czy mam gdzieś mieć. Mam mieć, ej, dobra. To problem z głowy, to trzeba tylko pognęć. Trzeba gdzieś strażnika wkurzyć, który jest tam, dobra. Znaczy po prostu go zaatakować, nie? Potem się jakoś ucieknie przed machinami kroczącymi. Teraz tak, ile mam amunicji? Dobra, powinno wystarczyć, nie muszę ich jakoś bardzo dużo zabierać. Biorę. Blaster rozproszony. Już odguna trochę. Siema, strażnik. Oś, już od razu zdenerwował. Kiedyś tak się w niego strzeliło, to się nawet cię lampy, nie? Żeby coś od niego potem dopiero atakował. Jak jeszcze raz zaatakowałeś. A teraz tu, kurde, go draśniesz, on już się wkurza, nie? Dobra, ile mam? Pneum? 26, dobra, to muszę jeszcze... Jakiś... Mi się wydaje, że chyba tych dwóch, którzy teraz przylecą, muszę pokonać. I potem po prostu spróbować im uciec. Ja nie chcę tutaj za dużo walczyć, tylko po prostu potrzebuję tego. Dlatego walczę. No, giniesz już. Tak odbieram. To jest amunicja, nanity i w ogóle. Dobra, ile mam? 62, dobra, wystarczy. Teraz trzeba im uciec. Dlatego spieprzam. Ja sobie zapalę światło, bo oni mnie nie widzą przez to lepiej, a wy przynajmniej będziecie mieli jaśniej na filmie. Nie wiem, czy to jakąś różnicę ma zrobić, ale jest ładniej ze światłem. Okej, nie są jeszcze... Dobra, są, które poszukiwałam, czym teraz trzeba po prostu uciekać przed nimi szybko. Ale dopóki ten czas nie minie, po prostu sobie pobiegnę, sobie przywołam zaraz pojazd, żeby wrócić szybciej i tyle. Dobra, biegnij, biegnij! Wiem, że ci się sprint ten, że zmęczony jesteś, ale trzeba przed strażnikami uciec. Dobra, zróbmy sobie tak. Trochę nam to odnowi sprintu i też przyspieszymy. Miejmy nadzieję, że też żadnego po drodze nie spotkamy strażnika, bo to wtedy też od razu automatycznie ten tryb poszukiwawczy anuluje. Który jest teraz, no...
Ważne, dobra, ale już się raczej uda. Pewnie się uda. Na easy, nie? Poszło. Dobra, dawaj mi tutaj to. Będzie szybciej, wiem, że to jest blisko. Ale już chcę po prostu odcinka przedłużać. Czyli nic nie robię jakiego drugiego. Dziękujemy. No i dobrze, możemy zrobić działko. Więc jak najbardziej. Widzę, że do ulepszenia też lasera jest potrzebny. No ale to się kiedyś ogarnie. Teraz chciałem działko. Ej, no fajnie on chyba wygląda na tym tle. Gdzie? Oświetlmy to. No tak wygląda na tym pojeździe działko, spoko. Wyłącz mi latarkę, jak ja wchodzę do środka, bo wtedy się światło od ścian odbija. I mi misję zmienia. Co to zrobię potem? Daj mi na to, bo tutaj mi się nie wyświetla po boku. Dzięki. Drodzy z Rafinotara, ten pył wyciągnijmy. O, już jest 250. Ile tego było? 50 coś, nie? No. On jeszcze nie będzie przetwarzał. A resztę pugneum damy na nanit, bo jeżeli ktoś nie wie, z pugneum można robić klaster nanitu. Także zostanę jeden, bo mam taką ilość. Ale słuchajcie, no. Zawsze. Zawsze to jest coś, nie? Nie, po prostu teraz nie miałem dużej ilości. Ostatnio odkryłem, że można całkiem ciekawe rzeczy z rafinatora robić, że pugneum szczerze bardziej opłaca się robić na nanity niż sprzedawać. Tak naprawdę. Dobra, ale czemu nie ma opcji wysłania tego no bezpośrednio do kontenera? Jakoś patrzcie, pod trójkątem z kontenera da się brać rzeczy, a z tego to nie do ekwipunku, znaczy z ekwipunku byłoby szybciej, szczerze. Chyba to miejsce po prostu potem schowam te rzeczy. Mam sporo miejsca w tym zwykłym ekwipunku. 22 minuty, patrzę na czas odcinka, bo nie chcę przesadzać też, więc dobra. To jest do działka. Więc też instalujemy sobie. I teraz pytanie, ile ono zadaje obrażeń. Ja nie chcę może ze strażnikami teraz. Musimy po prostu w coś strzelić. Już nie wiem, mógłbym sobie spróbować ze strażnikami. Jak to strzela? No to trzeba tak jak wcześniej, nic nie zmienili. W związku z tym, no już nie wiem, przypadek. Jeszcze będę chciał to drifto spróbować zrobić dzisiaj, nie? Zobaczyć, czy on będzie faktycznie driftował jakoś lepiej, nie? Teraz w ogóle zrobiłem obrót w powietrzu. Nie wiem, spróbuję może w drzewko poszedć, może będę więcej widział, ile to zabiera. Się trzy, ale to jest na tym, na drzewku, na surowcu. Pewnie jak strzelę w kamień, to jeszcze mnie będzie zabierało, nie? Nie, tyle samo. Może to tyle po prostu minerałom zabiera, niż no... No to nie wiem, kiedyś się to sprawdzi przy okazji. Teraz sobie tak, siądę. Na pewno. Co ja teraz chciałem zrobić? Chciałem teraz zrobić sobie to właśnie do driftowania. Technologię po prostu, to jest ze schematu normalnie. Więc driftowe, zawieszenie driftowe. Czyli tak, muszę parafin wyciągnąć i kupić moduł. Ja raczej moduły wszystkie posprzedawałem, te które miałem. Zapasie, bo to można kupić na tutaj obok siebie posterunek. Tak jeszcze popatrzę. Parafin od razu wezmę. A, super. A to mogę tego od razu wziąć dwa razy. Dobra, ja się trochę nie ogarniam jeszcze z tymi niektórymi systemami tutaj. Patrzę, ale nie mam.
Ja wszystko wyśrodowe mówię, bo to było sporo warte. A to zawsze przecież mogę na przykład pojedyncze, czy tam tyle, ile potrzebuję na daną technologię sobie kupić, bo bym nagle nie robił tyle technologii, żeby tyle co miałem ich, żeby nagle zużywać. Idziemy tutaj. Tutaj też założyłem taką jakby bazę, żeby móc się tutaj net teleportować. Tutaj mam po prostu posterunek, gdzie mogę sobie od sprzedawcy kupić taki moduł na spokojnie. No i widzicie, tutaj sobie postawiłem. Cześć, jakiś fajny statek tu jest. Fajnie wyglądający. Taki mały trochę jak na wozidło, ale zobaczę go. Cej, to jeszcze jak mało pól ma, panie. Chociaż ma więcej od tego, znaczy ja mam w sumie, wiecie, egzotyczny. Nie, szczerze, słaby, nie? Nie chcę. Myślałem, że może będzie lepszy. Muszę po prostu dobrą gospodarkę układu mieć. Witam. Proszę, jeden moduł. Dokładnie. Aha, bo u niego można maksymalnie 3 kupić, potem trzeba coś innego kminić. Pewnie 3 na ten, na przeładowanie, czyli pewnie wtedy byłoby trzeba, wiecie, zapisać grę, zrobić, przeładować dane. Pewnie znowu byłyby 3 dostępne. Podejrzewam, że tak pewnie by to wyglądało. To jest takie no problemu, takie to jest, nie? Trzeba mieć po prostu tylko trochę hajsu. Tylko ja mam dosyć sporo, nie mam jakoś najwięcej, ale mam sporo, wystarczająco, nie? Parę tych milionów jest. Jednostek, trochę się to zbierało, że miałem więcej. Ale poszło tak naprawdę, no. Trochę na fraktowiec, trochę na fregaty do fraktowca. Na niektóre statki. Trochę tego hajsu poszło. Statki będę za niedługo się też bawił w wymienianie, no, na wozidła S. Że po prostu pozbieram jeszcze więcej hajsu i będę poszczególne statki po prostu wymieniał. Może nie te takie najlepsze, co mam, ale takie gorsze, bo mam tam parę takich gorszych. C. Nie? To się tam wtedy coś ogarnie. Dobra, to robimy. Zobaczymy, jak on, czy on faktycznie będzie driftował jakoś mocniej. Dobra, czy się coś w związku z jego wyglądem też zmieniło? Bo to jest coś a propos zawieszenia jakiegoś zmienione. Może? Nie wiem, bo nie wiem, jak w sumie wcześniej wygląda. Ej, faktycznie. Łatwiej się... fajne, ej. Mi się wydaje, że one się wykluczają, a nie to wszystkich robić. Faktycznie, on jaką driftuje fajnie. Co mam? O, paliwa. Dawaj tlenem, tlenu mam dużo. O kurde. Ale fajne, ej. Podoba mi się. Wow, ale jaką mocą driftuje. Oczywiście mogę hamulca używać, żeby nie było aż tak źle. Patrzę, że on ma tutaj takie chyba z przodu tutaj takie, czy widać, nie, trawę tylko widać na ekranie. No może nawet bez tego. Patrzcie, jakie tego już robi, nie? Bez dopalacza. Z dopalaczem to już w ogóle panowanie można na tym stracić, nie? Ale dobra. Ja tak naprawdę wysiadam i kończę odcinek, bo już trochę trwa. Udało się zrobić tam trochę rzeczy, żeby to wiadomo, to ulepszał, to nie jest maksymalnie, nie? Ja i tak jestem zadowolony już, jak jeszcze dodam jakiś laser, jak ulepszenie tego lasera, coś jeszcze, inne pojazdy sobie tak poulepszam, to będzie po prostu kozak. Dokładnie. Będzie, jak będzie kozak, pamiętajcie, tworzymy, no, wszystko najlepsze w galaktyce, tak? Nie no, że ty. I co, to już zakończę odcinek, tyle ode mnie, mam nadzieję, że się spodobało, trzymajcie się i cześć, następnych odcinków. Hej, hej.